Piątek, 11 stycznia, Anita Stefańska-Pluskota. Witam i zapraszam na informacje piotrkowskie. Łącznie 5600 metrów liczył będzie nowy odcinek kanalizacji sanitarnej, który wybudowany zostanie w tym roku w trzech piotrkowskich ulicach. Najdłuższy odcinek, bo liczący ponad 4 km, powstanie na ulicy Słowackiego. W Piotrkowie powstaną niebawem kolejne kilometry kanalizacji sanitarnej. W magistracie właśnie zakończył się przetarg na budowę trzech odcinków kanalizacji, które powstaną w ulicach Słowackiego, Granicznej i Topolowej. Łącznie inwestycje obejmą ponad 5,5 kilometra. Jak podkreśla wiceprezydent miasta Adam Karzewnik, budowa nowych kanalizacji znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Umożliwimy mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji sanitarnej. W związku z tym odpadną tutaj uciążliwości związane z eksploatacją szamp, które są uciążliwe w eksploatacji, będą coraz to droższe, ponieważ wybieranie ścieków z szamp i dowożenie ich do punktu zlewnego na oczyszczalnię ścieków jest dosyć drogie i będzie coraz to droższe. Najdłuższy odcinek kanalizacji sanitarnej powstanie na ulicy Słowackiego. Pracę wykona firma Skanska. Termin zakończenia planowany jest na koniec października. Prace obejmą również ulicę Graniczną, gdzie powstanie ponad kilometr nowej kanalizacji. Inwestycja na tym odcinku ma zakończyć się 31 czerwca. Trzeci odcinek kanalizacji zostanie wybudowany w ulicy Topolowej. Prace na tej ulicy mają zostać przeprowadzone do końca czerwca bieżącego roku. Inwestycje na ulicy Granicznej i Topolowej wykona lokalna firma, przedsiębiorstwo robót instalacyjno-inżynieryjnych Kazimierczak. Mieszkańcy nie ukrywają, że na te zmiany czekali bardzo długo. Inwestycja wreszcie ułatwi i usprawni odprowadzanie zanieczyszczeń. Wiem, małżonko, ubolewa się nad tym, że rozmawiamy dopiero w 2013 roku na ten temat. Wydaje mi się, że mimo krótszej lub dłuższej kołdry w miejskim budżecie, w miejskich finansach, to jest akurat taka ulica, której się to już należy od dobrych kilkunastu lat. Kanalizacje wybudowane zostaną w ramach największego miejskiego projektu – modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, na który miasto pozyskało aż 160 milionów złotych z Unii Europejskiej. Nowy rok przynosi wiele ułatwień w formalnościach urzędowych. Tym razem chodzi o wyrobienie paszportu. W szybszy i dogodniejszy sposób można go otrzymać w dowolnym punkcie paszportowym na terenie całego kraju. Do tej pory paszport należało wyrabiać w miejscu zameldowania. Już od 17 stycznia, żeby wyrobić paszport, wcale nie będzie trzeba jechać do punktu paszportowego właściwego według miejsca zamieszkania. Wszelkie formalności sfinalizujemy w najdogodniejszym dla nas biurze paszportowym na terenie całego kraju. Będzie to umożliwiało, że osoby, które nie posiadają zameldowania akurat w tym miejscu pobytu stałego, mogą tam sobie wyrobić również dokument paszportowy, lecz muszą pamiętać, że w tym organie, w którym ubiegały się o wydanie paszportu, muszą ten paszport odebrać. Zmiany te podobają się klientom biur paszportowych, choć nie ukrywają, że załatwianie spraw przez internet znacznie usprawniłoby urzędowe formalności. W ogóle najfajniej to by było tak, żeby przy składaniu dokumentów na dowód osobisty były niezbędne dane pobierane i w momencie, kiedy ktoś życzy sobie paszport, wystarczy, że zgłasza to na przykład drogą telefoniczną czy nawet powiedzmy osobiście, ale bez jakichś dodatkowych formalności, konieczności wyrabiania specjalnie innego zdjęcia niż do dowodu osobistego, wypełnienia znowu wniosków. Wystarczyłoby na przykład dokonać tylko i wyłącznie z internetu przelew, wniosek przez internet wypełnić, to by było gotowe. Tak by było najlepiej. Nowością jest również możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje go w związku z nagłym wyjazdem służbowym. Ma 15 lat i wielką pasję, którą stara się rozwijać. Fotografia jest dla niej możliwością zatrzymania ulotnej chwili, ludzkich emocji, pięknych i niepowtarzalnych momentów. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wystawę Niejednolicie i mniej niejednolicie, autorstwa debiutującej w świecie fotografii młodej piotrkowianki Kai Wedlewskiej. Choć ma dopiero 15 lat, to już znalazła sposób na realizację swoich marzeń i pasji. To właśnie fotografia stała się nieodłączną częścią jej życia. Mowa o Kai Wedlewskiej, młodej piotrkowiance, która swoje debiutanckie fotografie zaprezentowała na wystawie zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na swoich zdjęciach ukazuje własne emocje, przeżycia, dokumentuje świat, który ją otacza. Na przykład uwielbiam fotografować różne stare
zniszczone rzeczy, gdzie inni nie dostrzegają czegoś szczególnego w tym, a no, ja uwielbiam wydobywać z nich to piękno. Lubię odmienność. W każdej postaci staram się również stosować do tej zasady. No, w sumie fotografuję wszystko, dostrzegam piękno we wszystkim. Nie wiem, cokolwiek bym nie spojrzała, to widzę coś szczególnego w tym i no, po prostu chcę to upamiętnić jakoś, zatrzymać. Fotografie zaprezentowane na wystawie są niezwykle różnorodne. Pokazują ludzkie emocje, takie jak radość, smutek, niepewność, a także etapy życia, starość czy młodość. Bohaterami zdjęć są zwykli ludzie, którzy najbardziej ujmują młodą artystkę prostotą swoich odczuć. Nie zabrakło też martwej natury czy fotografii ukazujących przyrodę. Jak mówi autorka, każdy w jej zdjęciach może znaleźć jakąś ukrytą myśl czy intencję lub interpretować je na swój sposób. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej podkreślają, że obok prezentacji wystaw znanych piotrkowian, drzwi księżnicy otwarte są również dla młodych, twórczych i zdolnych ludzi. Tak sobie myślę, że w czasach popkultury, w czasach kultury internetu, w czasach kultury obrazkowej, to, że tak młody człowiek zajmuje się tak trudną dziedziną sztuki, jest godne podziwu. Więc mam taką nadzieję, że ludzie przewijający się przez nasze skromne biblioteczne progi pomyślą, że może w nich też drzemie jakiś potencjał i nie tylko siedzenie przed telewizorem czy przed komputerem daje im jakieś takie spełnienie, że wręcz przeciwnie, że mogą wyjść do świata i pokazać jego piękno nam, odbiorcom. Wystawę będzie można oglądać do 31 stycznia w czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Natomiast od 1 do 28 lutego ekspozycja zaprezentowana zostanie w filii numer 1 przy ulicy Belzackiej. Na zajęciach grupy wokalno-tanecznej w ciepłej, rodzinnej atmosferze panie instruktorki nie tylko uczą śpiewać i tańczyć, ale poprzez zabawę rozwijają w dzieciach miłość do muzyki. Nasza kamera towarzyszyła dzieciom z zespołu Presto, który od lat działa w Miejskim Ośrodku Kultury. Zajęcia muzyczne i taneczne dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury odbywają się 2 razy w tygodniu. We wtorki warsztaty są połączone ze śpiewem, muzyką i tańcem, w czwartki zajęcia opierają się głównie na śpiewie. Młodzi artyści nie tylko odtwarzają znane piosenki, ale także przygotowują własne utwory. Jak mówi Agnieszka Skrobek, która jest jedną z instruktorek grupy Presto, poprzez zajęcia nie tylko rozwija się skala głosu i wzrasta poczucie rytmu dzieci, ale nabierają one także doświadczenia i obycia ze sceną. Przede wszystkim dzieciaki mają okazję występować przed i rodzicami, i przed ludźmi, którzy przychodzą nas oglądać, także na pewno nabierają dużo, dużo odwagi. Mają tą odwagę i w życiu osobistym, i także na scenie w szkole, czy w przedszkolu, czy na innych występach. Poza tym kształcą się wokalnie i tanecznie. Dzieci, które uczestniczą w warsztatach, nie kryją zadowolenia, że popołudniowy czas spędzają na zajęciach muzycznych. Tutaj nie tylko uczą się śpiewać, ale także poznają nowych przyjaciół. Jest bardzo fajnie, możemy się dużo nauczyć, możemy występować przed publicznością, wszyscy nas oglądają, może być fajnie, uczymy się nowych piosenek. Mogę się przy okazji nauczyć śpiewać i tańczyć. I co jeszcze? No, różnych rzeczy mogę się nauczyć. Też mogę być przyjaciółkami. Zespół muzyczny Presto nie zamyka się w czterech ścianach. Młodzi wokaliści biorą udział w różnych wydarzeniach artystycznych. Występują m.in. na licznych koncertach. Chętne dzieci w wieku od 10 do 13 lat mogą zapisywać się na zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury we wtorki i w czwartki w godzinach od 15 do 16.30. Warto by było, żeby przyszły różne dzieciaki, czyli nie tylko te, które marzą o śpiewie i o tańcu, ale też te, które się jeszcze zastanawiają, bo często jest tak, że dzieciaki nie wiedzą jeszcze, czego tak naprawdę chcą, czy chcą malować, czy chcą grać, czy chcą śpiewać, a takie zajęcia myślę, że na pewno mogłyby skierować na właściwe tory. Być bohaterem szlachetnej paczki wcale nie jest trudno. Wystarczy tylko wielkie serce, wrażliwe na ludzką biedę, chęć pomagania drugiemu oraz dobra wola.
Wczoraj w kościele Panien Dominikanek piotrkowscy wolontariusze w ramach noworocznego koncertu podsumowali akcję dobroczynną Szlachetna Paczka. Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze. Takie hasło przyświecało kolejnej edycji akcji charytatywnej Szlachetna Paczka, która odbyła się w całym kraju, także w Piotrkowie. Oprócz mieszkańców na specjalnie zorganizowanym z tej okazji koncercie pojawili się wolontariusze wraz z darczyńcami. Jak mówią, pomagać zawsze warto, bo to nie tylko satysfakcja z czynienia dobra, ale gest, który uszlachetnia. Dla siebie z tego projektu na pewno dużo wiary w siebie i wiary w nowych ludzi. W to, że ludzie są dobrzy i potrafią się otworzyć na bezinteresowną pomoc i pomagać, szczerze, z całego serca. Wiele miłości, wiele szczęścia dla nas wolontariuszy i dla tych rodzin. No i przede wszystkim siły na to, żeby móc dalej działać. Nie zabrakło również darczyńców, którzy z gorącym i otwartym sercem wysunęli pomocną dłoń i tak potrzebne środki finansowe do tego, by móc pomagać potrzebującym. No, darczyńcy daje poczucie, że jest lepszy. I to jest fenomenalna sprawa, bo mało jest takich okazji w życiu, kiedy możemy się naprawdę tutaj w tej materii sprawdzać. Natomiast co do samej szlachetnej, mi brakuje takiego przedłużenia, żeby móc koordynować opiekę daną rodziną w dłuższym okresie czasu, bo to jest faktyczna pomoc. Obecność, rada, wsparcie, nie tylko pieniądze, nie tylko materia. No i dziś właśnie taki miły dzień, kiedy możemy już jakby zebrać plony z tego, właściwie nie my, tylko te osoby, dla których, które wspomagaliśmy, dla których zbieraliśmy to, co jest im niezbędne do życia. Dar dla potrzebujących, ale potrzebujących. Też na pewno dla darczyńców. Dla darczyńców też, bo możliwość ofiarowania to większa niż możliwość brania, więc dla nas olbrzymia przyjemność rzeczywiście. Przy akompaniamencie muzyki i śpiewie młodych, utalentowanych wykonawców zakończono oficjalnie akcję Szlachetna Paczka. W czasie koncertu wystąpiły Aleksandra Kukulska i Lidia Kowalska, Katarzyna Kamińska oraz Sylwia Koszacka i Paulina Wiernicka. Jak potwierdza lider piotrkowskiej akcji, Oskar Kuliński, Piotrków dołożył swoją cegiełkę do tego, by pomóc biednym i potrzebującym rodzinom. W tej edycji średnia wartość paczki to 1700 zł, ale z tego co wyliczyłem, to w naszym rejonie ta średnia została przekroczona. Tak samo jeżeli chodzi o ilość osób robiących paczki, ze względu na to, że w naszym rejonie sporo szkół przystąpiło do akcji, co na pewno jest pozytywnym elementem i dobrym prognostykiem na przyszłość. Po raz kolejny akcja Szlachetna Paczka w Piotrkowie cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W informacjach to już wszystko. Za chwilę jeszcze kilka słów na temat niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym na licytację w Piotrkowie wystawione zostanie między innymi 40-metrowe mieszkanie. Jak co piątek zapraszam też na magazyn Verbum, a po nim kurs na kulturę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Temu pierwszemu finałowi Wielkiej Orkiestry w Piotrkowie przez cały dzień towarzyszyć będzie wiele atrakcji. Do sztabu działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury do zbiórki pieniędzy przyłączą się kluby, instytucje i stowarzyszenia. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego będzie można za pieniądze wrzucone do puszki m.in. spróbować swoich sił na egzaminie próbnym kategorii B. Co jeszcze czeka piotrkowian na placu manewrowym WORD tego dnia? Będziemy również chcieli zorganizować egzamin na kartę motorowerową, ponieważ jest duże zapotrzebowanie młodzieży, a wszyscy wiemy, że zmieniają się przepisy, w związku z tym młodzieży na pewno nam przybędzie. Specjalną ofertę taką proponujemy już tutaj jako może nie tyle WORD, ale przyjaciele Michała Bąkiewicza i członkowie fanklubu, a w WORDzie w Piotrkowie jest sporo takich osób. Będzie licytowana koszulka i spodenki, cały strój siatkarski aktualny z tego roku i medal z Ligi Światowej, kiedy Skra Bełchatów zdobyła srebrny medal. To jest ten medal, który będzie
będzie go można wylicytować 13 stycznia. Tych, którzy lubią poczuć nieco adrenaliny, klub Mit Auto zaprasza na ulicę Michałowską, gdzie czeka specjalny tor, który samodzielnie będzie można przejechać autami terenowymi i quadami. Oprócz atrakcji motoryzacyjnych, klub na ten dzień przewidział licytację, ognisko, kulik i inne atrakcje. Zapraszamy w niedzielę od godziny 13. My zaczynamy o godzinie 13 rano przygotowania samochodów, przygotowania toru i od godziny 13 już zaczynamy z wielką muzyką, z wielką pompą. Zapraszamy także na godzinę 20 na Światełko do Nieba. Robimy tutaj corocznie, także po prostu jest rodzinnie, jest przyjemnie. Zapraszamy wszystkich chętnych. Do akcji Jurka Owsiaka w tym roku włączyły się też w całej Polsce niektóre salony fryzjerskie. W Piotrkowie, w salonie Millennium w budynku Roki, na chętnych za pieniądze wrzucone do puszki czekają m.in. porady, badanie skóry i włosa mikrokamerą, a nawet możliwość zmiany fryzury. Nie zabraknie też licytacji. 13 stycznia od godziny 12 będziemy udzielać porad. Mamy tutaj mikrokamerę, w której możemy zbadać stan włosa, skóry klientki. Możemy również wykonać strzyżenie, czesanie, jeżeli ktoś będzie życzył. Oczywiście to wszystko będzie bezpłatnie, z tym, że wszystkie jakieś datki zasilą wielką orkiestrę. Również chętni do oddania krwi tego dnia będą mogli wspomóc potrzebujących. Na krwiodawców czekają drzwi otwarte w piotrkowskim punkcie pobrań przy ulicy Słowackiego 74. W najbliższą niedzielę nasi krwiodawcy będą mogli oddać krew na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Placówka otwarta będzie w godzinach od 10 do 13 i w tym momencie będzie można przyłączyć się właśnie do pana Owsiaka. Mocy tego dnia dodadzą koncerty w Amfiteatrze Miejskim, które rozpoczną się o godzinie 17. Publiczność pod sceną rozgrzewać będzie tego dnia wiele zespołów. Wychodząc z założenia i z dawnego powiedzenia, że jest w orkiestrach dętych jakaś siła, więc nasza orkiestra miejska, orkiestra dęta rozpocznie o godzinie 17 właśnie cały koncert w Amfiteatrze, później kapela spod dębu. No i oczywiście nie może zabraknąć młodzieży, tutaj będą wokaliści z Miejskiego Ośrodka Kultury i Misza, który uprawia styl beatboxu. No i na koniec grzmiąca politruwa, to będzie rock and rollowo, więc uważam, że koncert, który po prostu w międzyczasie będzie Światełko do Nieba, będzie na koniec właśnie naszej akcji super sprawa. W międzyczasie na scenie amfiteatru będzie można wziąć udział w atrakcyjnych aukcjach. Z ciekawostek po prostu zawsze nazywam, że mamy jakiegoś takiego hiciora, jeśli chodzi o rzecz, którą będziemy sprzedawać na scenie. W tym roku mamy rękawice bokserskie bardzo dobrej firmy sportowej z podpisem Tomasza Adamka. To są właśnie te rękawice przekazane przez sieć sklepów Zagłoba. Uważam, że tutaj cena wywoławcza będzie od 200 zł, a za to kilkaset chyba powinniśmy zebrać. Jak co roku w akcję Wielkiej Orkiestry swój wkład włożyli także więźniowie piotrkowskiego aresztu, którzy przygotowali puszki oraz przekazali na aukcję własnoręczne prace, między innymi obrazy. Podobnie jak w latach ubiegłych, skazani kleili puszki dla wolontariuszy piotrkowskiego sztabu. Ponadto przekazywali oni swoje prace, które powstawały w ramach zajęć aktywności twórczej. Obrazy, szkatułki, wszelkiego rodzaju wyroby ze sklejki czy sznurka zostaną wystawione na finałową licytację. Ponadto funkcjonariusze piotrkowskiego aresztu wraz z innymi służbami mundurowymi wezmą udział w festynie organizowanym przez Automobil Klub Piotrkowski. Na tym festynie piotrkowanie będą mogli zobaczyć m.in. więźniarkę, którą na co dzień transportowani są osadzeni tzw. niebezpieczni. Absolutnym hitem tegorocznej licytacji będzie 40-metrowe mieszkanie. Myślę, że wielkim hitem tu na naszej aukcji będzie mieszkanie przekazane przez dewelopera pana Sylwestra Rudeckiego. To mieszkanie jest przy ulicy Dmowskiego, prawie 40 metrów kwadratowych. Mieszkanie całkowicie urządzone, wartości 150 tysięcy. I tutaj 100 tysięcy jest wystawione na aukcję, czyli każda nadwyżka od 100 tysięcy idzie na Wielką Orkiestrę. Myślę, że tutaj może być popyt na to ze względu, że jest to mieszkanie urządzone. No zobaczymy po prostu, jest to na pewno ciekawostką. Jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy w naszej aukcji, tyle lat gramy. Zobaczymy, czy naprawdę okaże się to hitem i wzbudzi zainteresowanie. Myślę, że tak. Należy zaznaczyć, że w ten dzień
wolontariusze mogą się poruszać po całym mieście, wchodząc, jeżdżąc MZ-kami. W tym roku dołączyły się do tego PKS-y i oczywiście nasze minibusy. Także bezpiecznie, spokojnie kwestujemy, zobaczymy, ile nam w tym roku po prostu to szczęście dopisze. 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę, a licytacja rozpocznie się o godzinie 18 w Amfiteatrze Miejskim. Niedziela Chrztu Pańskiego, święto, które jest wspomnieniem wydarzenia biblijnego, kiedy Jezus przychodzi nad Jordan, aby przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela. To uniżenie Jana Chrzciciela, który pyta, czy to ja mam Cię ochrzcić, bo przecież ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Właśnie to także dla nas taka wskazówka, abyśmy powrócili do źródła naszej wiary. Przypomnieli sobie nie tylko nasz chrzest, nie tylko księdza, który nas ochrzcił w naszej modlitwie, ale także byśmy sobie przypomnieli naszą pierwotną gorliwość, nasz pierwotny entuzjazm, które pozwolą nam na nowo zacząć nasze życie duchowe, nasze życie wewnętrzne i wyjść z dzisiejszego święta Chrztu Pańskiego, z naszego Jordanu, zupełnie nowi, oczyszczeni, z nowym entuzjazmem świadectwa o miłości Boga w świecie, w naszej szarej, kolorowej codzienności, która sprawi, że nie tylko my, ale i nasi bliźni będziemy bliżej Królestwa Niebieskiego. Kurs na kulturę. Witam Państwa serdecznie w nowym 2013 roku, wraz z którym życzę Państwu wszystkiego pięknego, pogodnego, twórczego, ale przede wszystkim niezwykle artystycznego. Skoro nowy rok to czas wspomnień bożonarodzeniowych jak najbardziej na miejscu, a skoro święta, to zapraszam na materiał skolędowania, spotkanie w kościele Panien Dominikanek na dzień dobry. No to dzień dobry w 2013 roku. W klimat świątecznego kolędowania licznie przybyłych do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej wiernych wprowadzili uzdolnieni podopieczni Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Mnie się bardzo podoba, jestem zauroczona, ja już widziałam ten koncert, ponieważ moje dziecko też śpiewa w tym chórze i chodzi do szkoły muzycznej, gra na klarnecie, także ja jestem bardzo zadowolona, syn też bardzo chętnie korzysta, przyjeżdża do szkoły, nie mamy z tym żadnych problemów, także jestem bardzo zadowolona. Uważam, że powinny być te koncerty corocznie organizowane, rzeczywiście dają dużo i możemy podziwiać, co te nasze dzieci w szkole muzycznej uczą się, czego się uczą. Do śpiewania lub nucenia kolęd, takich jak choćby przybierzeli do Betlejem pasterze, nikogo nie trzeba było zachęcać. Jak podkreślali nauczyciele, dla nich i dla młodzieży występ przed piotrkowską publicznością jest czymś bardzo wyjątkowym. To już jest tradycja, że organizujemy koncerty. Szkoła muzyczna organizuje koncerty w kościele u Panien i zawsze to jest wielka przyjemność w tak pięknej świątyni móc kolędować wspólnie z mieszkańcami Piotrkowa. Jak się okazuje, dobór kolęd wykonywanych podczas koncertu nie był przypadkowy, ale starannie przemyślany. Klucz jest bardzo prosty. Staramy się wykonywać te kolędy, które słuchacze też znają, żeby mogli się ewentualnie włączyć do śpiewania, do wspólnego kolędowania. Też wybieramy kolędy mniej znane, żeby zapoznać właśnie publiczność z nowymi pastorałkami. Na zakończenie nie zabrakło i bisów.
Nowy rok sprzyja licznym postanowieniom noworocznym. Jedni się odchudzają, czego Państwu i sobie życzę. Inni uczą się chińskiego też, a inni nagrywają płytę. Jak choćby Kapela Fakiry. Ze mną Marek Doleciński. Witam. Dzień dobry. Dzień Kapela Fakiry, Stowarzyszenie Agrafa. Nie bez kozery i to, bo porozmawiamy i o fakirach, i o Agrafie. Dobrze. Ale póki co o tym, co przygotowujecie. W marcu wchodzicie do studia i będzie się działo. O, będzie się działo, już się dzieje. No, okres zimy jest takim okresem twórczym dla kapeli. Pracuje się dużo nad muzyką, pracuje się nad tekstami. Tutaj oczywiście kolejna okazja, aby serdecznie podziękować Stasiowi Kawińskiemu, który pisze teksty do kapeli Fakiry. W marcu chcemy wejść do studia. Mamy 15 nowych utworów, czyli na nową płytę. Szykujemy bardzo fajny projekt. Chcemy się pokazać z tym projektem, może się uda na festiwal, jeśli nie, to trochę później. Potrzebuję oczywiście ja i moi koledzy muzycy kobiety i to jest ciekawostka. Bo to może tego, casting, może nabór właśnie, z nowym rokiem? Jest okazja właśnie, jest pomysł, jest okazja, aby zaprosić panie śpiewające do kapeli. Przez tyle lat, przez 37 lat kapela to sami mężczyźni. Czas najwyższy, aby to się zmieniło. Zapraszamy oczywiście osoby, panie, dziewczyny, które śpiewają, żeby się zgłaszały do nas. Chcemy stworzyć taki bardzo fajny chórek do tego nowego programu. Może się uda, może skorzystamy z osób, które śpiewają tutaj w Piotrkowie, w Domu Kultury. No zobaczymy. W każdym razie, mili państwo, płyta się w ubiegłym roku ukazała, a gdzie tamte są podwórka, to jest jakby kontynuacja tego cyklu. W marcu wchodzimy do studia. Być może uda się do końca roku nagrać. Zobaczymy. No chciałbym. Autora tekstów znamy. Kto pisze muzykę? Czy tylko ty, czy nie tylko? Muzyka to jest takie dzieło na nas wszystkich. Jest jakiś zamysł, ale pracujemy z całą ekipą nad muzyką. Także raczej nie, no trudno powiedzieć, że tylko ja, ale wszyscy. A ten projekt, który powstaje, to projekt skoncentrowany wokół Piotrkowa i tych podwórek, czy projekt taki bardziej multikulturalny? Raczej multi. To znaczy, powiem tak, mnie trochę męczy sformułowanie, które jest ciągle powtarzane, kultywowanie tradycji tam folkloru miejskiego tak. I tak dalej. Kultywować to nie znaczy powtarzać to, co było zrobione, bo można oczywiście. Moim zdaniem kultywować to znaczy tworzyć coś nowego. Czyli na bazie tego, co było kiedyś, czyli nie zmieniać powiedzmy instrumentarium, nie za bardzo zmieniać sprawy wokalowe. Ale tworzyć nowe teksty, tworzyć nową muzykę, żeby ona była bardziej radosna, żeby była bardziej przyciągająca tego słuchacza. Także to nie będzie taka muzyka typowo podwórkowa, na pewno. Zresztą ci państwo, którzy mają naszą ostatnią płytę, już wiedzą, że to nie jest czysto Czyli muzyka podwórkowa. Czerpiemy z tradycji ku nowoczesności. Tak jest, właśnie. No to tak. Jeszcze troszeczkę podrążmy. Ta nowoczesność to i teksty, ciekawe aranżacje, muzyka, tak nowe instrumentarium. Nie, właśnie chodzi o to, że zachowujemy to instrumentarium, które jest, ale troszeczkę w innym brzmieniu, bardziej trochę więcej elementów jest i jazzowych, i dixielandowych. Podśpiewujecie pewnie na próbie już te 15 kawałków. Wszystkie już mają muzykę? Czy do muzykę tak, tekstów nie. Aha, teksty nie. Są w trakcie. No Stasiu już napisał do kilku, ale nie zdradzam. Są przepiękne. Rozumiem, Stasiu, super. Dziękuję ci bardzo. Która piosenka będzie takim zwiastunem tej płyty, która już wydaje się na najlepsza, która będzie hitem? Walc dla ciebie. Jednak? Tak? Zobaczymy. Taki tytuł. Przepiękny. I powiem państwu, że Stasinek napisał to w ciągu jednego dnia, ale jest piękny tekst. Tak to bywa z artystami i z dobrymi piosenkami. A ma raz jeszcze zapraszamy wszystkie panie. Młodsze, starsze, piękniejsze. I wszystkie, które śpiewają. Wszystkie panie są piękne, tak jest. Do kapeli Fakiry. A my teraz zmieniamy nieco krąg zainteresowań. Od muzyki blisko do teatru, prawda? Tak jest. Tak. Bliziutko. Zapraszam na wspomnienie spektaklu podsumowującego pracę Małgorzaty Kowalczyk w Piotrkowie, w Miejskim Ośrodku Kultury. Choćby spektakl wyjątkowy, bo przygotowany ze wszystkimi grupami artystycznymi działającymi właśnie z panią Kowalczyk naraz. Ciekawe wydarzenie, efekt równie ciekawy. Tuż przed premierą za kulisami panował niemały artystyczny harmider. Emocje i trema przed pierwszym wystawieniem przygotowanego spektaklu nie tylko udzielały się młodym aktorom. W napięciu na odsłonięcie kurtyny czekali również rodzice. No oczywiście denerwujemy się, bo mój syn gra jedną z głównych ról, także trzymam kciuki. Czy stres się udziela? No pewnie tak, no bo i w domu próby, troszeczkę ćwiczenia, no i on też taki troszeczkę podenerwowany, ale myślę, że będzie dobrze, bo to już nie pierwszy jego występ tutaj na scenach. Nie no, każdy chciałby pewnie, żeby dzieci w miarę wypadły, przede wszystkim one, żeby wypadły to bezstresowo. Wydaje mi się, że
tyle lat już na przykład, tak jak moja córka, bierze udział w tych przedstawieniach, że pozbawiona w jakimś stopniu jest tego stresu, ale mimo wszystko są przeżycia, także zarówno z jej strony, jak i pewnie i nasze. Historia Oby, bardzo upartej osoby, to najnowszy produkt czterech grup artystycznych z Miejskiego Ośrodka Kultury prowadzonych przez Małgorzatę Kowalczyk. Spektakl opowiada historię małej Japonki Oby, która, by ratować zdrowie brata, wyrusza w niezwykłą podróż. Udział w spektaklu biorą cztery grupy: Berek, Gacki, Gambit i Antidotum. Zagranie na 20-lecie pani Kowalczyk, żeby była zadowolona. Właśnie wkładamy w to serce, żeby było pięknie i uroczyście. Co staracie się dzisiaj zaprezentować? No, nasz talent, wszystko co poznaliśmy dzięki niej. No, wszystko dosłownie. A jakie przesłanie niesie dzisiejszy spektakl opowiadający o małej Obie? W sumie, że wszystko jest możliwe. Jeżeli się czegoś naprawdę pragnie, to jest możliwe, jeżeli tylko się jest upartą osobą. Przypomniało mi się po prostu któregoś dnia, że to była moja ulubiona bajka, a przez wiele, wiele lat o niej zupełnie zapomniałam. Któregoś dnia mi się przypomniała i od tego momentu już nie było innego wyjścia, tylko po prostu musiało to przedstawienie powstać. To nie było proste, bo najpierw musiałam odszukać autora, odszukać tytuł, którego nie pamiętałam, ale w końcu się udało zdobyć książkę, przeczytać raz, drugi, trzeci i powstała taka myśl, żeby zrobić to przedstawienie na 20-lecie mojej pracy artystycznej. Premiera spektaklu zbiegła się z jubileuszem 20-lecia pracy artystycznej Małgorzaty Kowalczyk. Instruktor odebrała nie tylko życzenia i bukiety kwiatów. Dla Małgorzaty Kowalczyk grupa kabaretowa Ucho przygotowała skecz. Była też prezentacja filmowa, a w prezencie jubilatka otrzymała specjalny rekwizyt lalkę. Na spektakl o Obie, niezwykle odważnej osobie, zapraszam wszystkich najmłodszych piotrkowian. Najlepiej wziąć udział w cyklu artystycznym Edukacja Bajeczna, organizowanym od kilku lat już przez Miejski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Busola. Szczegóły, ponieważ to jest prezentacja przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych, na stronie piotrkowskiego MOK-u. A my wracamy do rozmowy z moim gościem. Stowarzyszenie, może najpierw tak, Kapela Fakiry niezwykle prężnie działa. Zajrzymy z kamerą do studia w marcu. Zapraszam serdecznie. Ale równie wiele dzieje się w Stowarzyszeniu Agrafa, które kojarzone było głównie z Kapelą Fakiry, a które od tego momentu już kojarzone będzie nie tylko z Kapelą Fakiry. I bardzo dobrze, że tak się dzieje. Tak jest. Bardzo fajnie. Dlatego, że tak jak wspomniałeś, Kapela Fakiry, Stowarzyszenie Kapela Fakiry. A od kilku miesięcy w Stowarzyszeniu Agrafa działają dwa rewelacyjne zespoły jeszcze. Jest to zespół jazzowy Yankle Band i kapela romska Perła i Bracia. Obydwa te zespoły miały już przyjemność koncertowania w Piotrkowie Trybunalskim. Cieszę się dlatego, że obydwa te zespoły bardzo dużo koncertują za granicą. I będzie mi bardzo miło, że będą reprezentowały i stowarzyszenie, i nasze piękne miasto Piotrków Trybunalski. Mhm. Zespoły przygotowują jakiś materiał? Najprawdopodobniej tak. Tak, w tym roku również i Yankle Band, i Perła i Bracia wchodzą do tego samego studia, do którego my w Łodzi na Rozwadowskiego. Także będziemy mieli przyjemność pracować ze sobą przez cały rok. No to super, bardzo miło. Kiedy spodziewać się możemy płyt wychowanych? Materiału jest bardzo dużo. Chcemy to zrobić bardzo fajnie i bez tak zwanego pośpiechu. Raz, że no, trzeba mieć świadomość tego, że to wszystko jest kosztowne. Oczywiście. Że kosztuje to bardzo dużo. Ale nie chcemy popełnić po drodze jakichś błędów. Chcemy, żeby ten materiał był z płyty na płytę coraz lepszy. Także za punkt honoru przyjęliśmy sobie koniec tego roku. Być może nam się uda, a już w ogóle pełnią szczęścia będzie, jeżeli płyta się ukaże, nasza kolejna, na jubileuszowy już 10. Festiwal Kapel Podwórkowych. Każda z grup to odmienny klimat muzyczny, ale może udałoby się zorganizować na przykład jakiś koncert, gdzie spotkałyby się i Kapela Fakiry, kto i Perła i Bracia, prawda? Ciekawostką jest to, że osoby grające w zespole Perła i Bracia, czy w zespole Yankle Band, to również już muzycy grający w Kapeli Podwórkowej. Aha. Także tutaj jest łatwiej, mając trzy zespoły w stowarzyszeniu, czyli możemy korzystać z bazy tych muzyków, którzy są w tych zespołach. My za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy o Kapeli Fakiry, konkretnie do jednej piosenki, która króluje dobrze w Polsce. Takie. I zaprosimy również Państwa na spotkanie takie wizualne z Kapelą Fakiry. A teraz, skoro o wizualizacji i o plastyce, zapraszam do Ośrodka Działań Artystycznych. Prezentowana w Piotrkowie kolekcja obrazów jest wystawą publikującą pracę habilitacyjną Agnieszki Basiak.
Autorka porusza się w obszarze abstrakcji geometrycznej, a jej praca to wynik fascynacji papierem jako tworzywem. Wykonanie jednego obrazu zajmuje autorce od paru dni do tygodnia. Zdarza się tak, że często papier trzeba sprowadzać aż z Włoch. Papierowe dzieła zrobiły na oglądających wystawę nie lada wrażenie. Podziwiam precyzję i chyba spokój charakteru do tego typu prac. Także jestem pod wrażeniem. Myślę, że monochromatyzm również mnie uwodzi. Pewna logika, którą zresztą pani Agnieszka sama wyłuszcza w swoich wypowiedziach. Są świetne, po prostu są świetne. Wystawa piękna jest, fajna, dosyć niekonwencjonalne podejście do sztuki, do piękna. Wydaje mi się, że należy podziwiać cierpliwość autorki i kreatywność, pomysłowość. Autorka celowo pozbywa się płótna, pędzli i farb. Istotną rolę w jej pracach odgrywają rytm oraz zjawisko światłocienia. Jak sama mówi, papier jest dla niej środkiem wyrazu i swojego rodzaju medium. Muszę przyznać, że już od czasów studiów zachwyciło mnie tworzywo, jakim jest papier. I od właśnie zajęć na kompozycji, w którym teraz mam przyjemność uczyć i działać, że tak powiem, wzięła się ta fascynacja papierem od pierwszych takich naszych prób studenckich, różnych ćwiczeń dotyczących ekspresji tworzywa, uaktywnienia powierzchni płaskiej. I ta pasja po ukończeniu akademii do mnie po prostu wróciła w jakiś naturalny, powiedziałabym, sposób. Wystawę papierowych kompozycji Agnieszki Wasiak można oglądać w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej do 31 stycznia. Piotrkowianie znają Was doskonale, ale okazuje się, że dzięki jednej piosence ostatnimi czasy królujecie w sanatoriach, na dancingach sanatoryjnych, tak. Co jest godne zauważenia i gratulacji. Ale to jest taki jakby fenomen jednej piosenki też, tak? Mam nadzieję, że tylko nie tej jednej. No nie jednej, tej jednej, oczywiście, że nie, ale, tak się akurat zdarzyło akurat ostatnio. Tak się zdarzyło i powiem Państwu, no, jesteśmy w tym wieku, kiedy musimy podreperować swoje zdrowie. I ja wylądowałem w sanatorium w Świeradowie, jako że uwielbiam muzykę. Tańczyć nie za bardzo, bo nie potrafię, ale lubię słuchać zespołów grających na dancingach i są to jedyne dancingi, które się chyba odbywają, to właśnie w sanatorium. Takie z prawdziwego zdarzenia. Z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten klimat tego dancingu jest taki prawdziwy. I proszę sobie wyobrazić, i każdemu oczywiście to życzę, żeby przeżył to, co ja przeżyłem, słuchając własnej piosenki, i żeby było ciekawiej. Pensjonariusze zamawiają, płacą zespołowi za to. To jest piękne. Doczekałem czasów ja i moi koledzy muzycy, gdzie się śpiewa naszą piosenkę na dancingu. Bo nagle się okazało, że w tym Świeradowie, ty siedząc jako potencjalny uczestnik dancingu, to słyszysz swoją własną piosenkę. Właśnie. Proszę Państwa, jest to niezapomniane przeżycie i każdemu życzę, żeby to przeżył. Ale żeby mało tego, na Świeradowie nie koniec. Nie, właśnie nie. To nie tylko Świeradów się okazuje, ale w każdym ośrodku, w którym miałem przyjemność być, odwiedzić, posłuchać, okazuje się, że to tango, przepiękne tango, do którego napisał tekst Stasiu Kawiński. Stasiu, jeszcze raz wielkie dzięki. Tango zatytułowane Na Ciebie Czekam. No, ma niesamowite wzięcie. Zresztą przepiękne tango. Wypadałoby teraz Państwa zaprosić na dancing po prostu. Tak. Szkoda, że nie ma już Piotrkowie. Ale mamy pomysł pewien. Zbliżymy się muzycznie do klimatu dancingu, na pewno do tego przeżycia, czyli spotkania z kapelą Fakiry, za sprawą na Waszego nowego teledysku. Parę słów. Jest okazja. Ja chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować, którzy brali udział w tworzeniu tego teledysku. Statystom, naszemu serdecznemu przyjacielowi Darkowi Kowalczykowi, oczywiście Julkowi Ciślakowi, firmie Sun Music Records. I tym wszystkim, którzy byli w trakcie kręcenia tego teledysku. Żałuję tylko jednej rzeczy, mili Państwo, że tych statystów było mniej jak tych, którzy oglądali nagrywanie tego teledysku. Ja oczywiście zachęcam wszystkich Piotrkowian, jeżeli będziemy nakręcać kolejne, a będą na pewno nakręcane kolejne teledyski, zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w nagrywaniu tego teledysku. Współtwórzmy kulturalny Piotrków, tak po prostu. Jest. Wszystkiego dobrego w tym tygodniu, w przyszłym, w styczniu, w lutym. Cały rok niech będzie dla Państwa wyjątkowo artystyczny i piękny. A żeby pozostać w takim wyjątkowym klimacie, zapraszam na teledysk kapeli Fakiry. A gdzie tamte są podwórka? Do zobaczenia. Dziękuję. Do moim zobaczenia. Gościem był Marek Doleciński.
znowu wyrósł. Betonowy, nowy dom. 10 pięter, 4 windy, no i syp. Obok parking, piaskownica, dalej kląb. Pączki, gofry, rurki i smażalnia ryb. A gdzie tamte są podwórka? Podwórkowe, sąsiadek, pogwarki. Gdzie ten facet, co ostrzył nożyczki i z gwarancją lutował garnki? A gdzie tamte są uliczki? Gazeciarze i handlarze szmat. W meloniku pan, dama w gipiurach. Gdzie się zabrali ze sobą ten świat? Ktoś zbudował w środku miasta nowy trakt. Zginął rynek i kamienic, cały rząd. Po jeziorku nie pozostał nawet ślad. Wnet się powie: wiecie, zrobiliśmy błąd. A gdzie tamte są podwórka? Podwórkowe, sąsiadek, pogwarki. Gdzie ten facet, co ostrzył nożyczki i z gwarancją lutował garnki? A gdzie tamte są uliczki? Gazeciarze i handlarze szmat. W meloniku pan, dama w gipiurach. Gdzieś zabrali ze sobą ten świat. Pucy buta na ulicy dzisiaj brak. I reklamy cukier grzebi nie ma też. I dorożki, bo taksówką to nie tak. Bezpowrotnie tamten świat zaginął gdzieś. A gdzie tamte są podwórka? Podwórkowe, sąsiadek, pogwarki. Gdzie ten facet, co ostrzył nożyczki i z gwarancją lutował garnki? A gdzie tamte są uliczki? Gazeciarze i handlarze szmat. W meloniku pan, dama w gipiurach. Gdzieś zabrali ze sobą ten świat. A gdzie tamte są podwórka? Podwórkowe, sąsiadek, pogwarki. Gdzie ten facet, co ostrzył nożyczki i z gwarancją lutował garnki? A gdzie tamte są uliczki? Gazeciarze i handlarze szmat. W meloniku pan, dama w gipiurach. Gdzieś zabrali ze sobą ten świat.